Nie naruszyłem żadnych przepisów, a merytoryczne argumenty przegrywają z polityczną wojenką, mówi prezydent Radosław Witkowski, komentując decyzję wojewody mazowieckiego, który wezwał Radę Miejską do wygaszenia jego mandatu. Radni sprawą zasiadania prezydenta w Radzie Nadzorczej Świętokrzyskiego Rynku Hurtowego będą się zajmować już po raz drugi. Za pierwszym razem Rada zdecydowaną większością głosów odrzuciła wniosek CBA. Sprawą zajął się więc wojewoda i teraz on wnioskuje o wygaszenie mandatu prezydenta Witkowskiego, który swojego stanowiska w całej sprawie nie zmienia. Zasiadałem w Radzie Nadzorczej Świętokrzyskiego Rynku Hurtowego w sposób legalny i zgodnie z obowiązującym prawem. Nie złamałem ani nie naruszyłem żadnych przepisów, co dobitnie udowodnił podczas sesji Rady Miejskiej profesor Michał Królikowski. Prezydent Radosław Witkowski przypomina jednocześnie, że podobna sprawa dotyczyła starosty Limanowskiego i jego zasiadania w Radzie Nadzorczej jednej ze spółek. Sytuacja była badana przez wojewodę małopolskiego, który stwierdził, że starosta prawa nie naruszył. Analizowaliśmy wraz z profesorem dwa przypadki, czyli mój przypadek i przypadek starosty Limanowskiego. Jednoznacznie stwierdziliśmy, że są one bardzo podobne, w związku z czym oba te przypadki powinny zostać potraktowane jednakowo. I tu naraz oczywiście jest wiele pytań, czy wszyscy w naszym kraju są równi wobec prawa, bo jeśli wojewoda Małopolski, organ władzy państwowej podejmuje decyzję i nie stosuje żadnych reperkusji wobec starosty Limanowskiego, a już wojewoda mazowiecki stosuje te reperkusje wobec prezydenta Radomia. Prezydent podkreśla, że wykorzysta wszelkie dostępne środki prawne, by udowodnić, że prawa nie naruszył.